Nieważne, gdzie mieszkacie. Gdzieś niedaleko was też stoi taki zakład. Działa non-stop. To tu powstaje najczęściej spożywany napój na świecie – Coca-Cola. Codziennie koncern sprzedaje 2 miliardy butelek. W ciągu 126 lat czerwono-biała marka podbiła świat. Nigdy nie wyjawiła receptury. Po co ukrywać go w tajemnicy? Co się za nim kryje? Co właściwie pijemy? Otworzył muzeum, które popularyzuje markę. To tu w 2011 roku Muhtar Kent, prezes grupy, oficjalnie ukrył tajemny przepis w potężnym sejfie. Stoi w pośrodku czegoś, co wygląda jak park tematyczny dla fanów coli. Dziękuję za przybycie. Witam w świecie Coca-Coli. W zamierzeniach koncernu Coca-Cola jest brylantem szlifowanym przez ostatnie 126 lat. To świat wypełniony szczęściem, takim jak to z reklam. Do zdjęć pozują całe rodziny. A z nimi miś polarny, maskotka marki. Zgodę na filmowanie kierownictwo koncernu uwarunkowało asystą szefa ochrony i rzecznika prasowego. Co w napoju sprawia, że właśnie w tej chwili butelkę lub puszkę otwiera 78 milionów ludzi na całym świecie? Kultywowany sekret jest tu przedmiotem gry. Stał się nawet narzędziem promocji. Coca-Cola nie oszczędza na dekoracji. Proszę za mną, dostęp przyznany. Tajemnicza receptura najcudowniejszego smaku, jaki kiedykolwiek znał świat. Receptura, która zawsze była, jest i będzie sercem Coca-Coli. Tajemnicza receptura jest tutaj. Naprawdę tam jest przepis? Tak. Widział go pan? Ja nie, ale nasz prezes owszem. On go tu ukrył. W zeszłym roku odbyła się uroczystość 125-lecia marki. Z tej okazji pan prezes umieścił przepis w tym sejfie. A zatem musi znać ten przepis. Nie wiem, czy zna, ale wie, gdzie go schował. Tylko kilka osób ma tam dostęp. Sprawdzimy. Nie otwiera się. Nie działa. Proszę się cofnąć. Nie otworzy go pani. Chcę się dowiedzieć. Proszę się cofnąć. Włączyła pani alarm. Ochrona mnie wyrzuci? Nie, przyjedzie policja. Dobrze, to poczekam. To przede wszystkim show. Receptura tam jest, ale nie mogę jej pani pokazać. Z kim mam się skontaktować, żeby ją poznać? Coca-Cola nam dziękuję, więcej się nie dowiemy. Nie my pierwsi próbujemy odkryć jeden z najlepiej strzeżonych sekretów przemysłowych świata. Konkurenci marki, fani, a nawet chemicy podejmowali się analizy sławnego napoju. Na próżno. Nikomu nie udało się odczytać wszystkich składników. Aż do dnia, w którym amerykańska stacja radiowa poinformowała o niezwykłym odkryciu. Mamy chyba oryginalny przepis na Coca-Colę. To nie żart. Mam tu najbardziej skrywany przepis świata. Znaleźliśmy go w starej gazecie. Opublikował go dziennikarz niejaki Charles Salter.
The original recipe for Coca-Cola. Charles Salter mieszka na przedmieściu Atlanty. Po ćwierćwieczu przepracowanym w miejscowym dzienniku przeszedł na emeryturę. Oto moja chatka rybaka. To pańskie hobby? Raczej pasja. Proszę pogrzebać w tamtych kartonach. Znajdę tu recepturę? Niech pani szuka. Kasety. A może tu? Nie, to jakieś starocie. A tu? Voilà. Ale emocje. Myśli pan, że tu jest? To zdjęcie zrobiłem w 1979 roku. Miałem przyjaciela, który mieszkał w okolicy. W Gainesville miał sklep. Któregoś dnia mówi: Charles, musisz to zobaczyć. Patrzę i widzę artykuł: autentyczna Coca-Cola. Pomyślałem: Boże, to artykuł roku. Dokument miałby pochodzić z 1910 roku. To niby odręczna, źle zachowana kopia oryginalnego przepisu. Pierwsza niespodzianka. W przepisie występuje alkohol. Wyciągi z cytryny, pomarańczy, kolendry. A na samej górze zaskoczenie. Co to? F.E. Coca. Ekstrakt z liści koki? Dla wielu osób ta lista była wielką niespodzianką. W Atlancie sporo się o niej mówiło. Myślałem, że to przełom. Coca-Cola nigdy nie potwierdziła, że to oryginalny przepis. Osobiście jestem o tym przekonany. Ale to część tej tajemnicy, którą tak trudno jest przeniknąć. Zatem oryginalny przepis mówi o liściach koki zawierających kokainę. Zresztą właśnie stąd wywodzi się nazwa napoju. Po co jednak umieszczać narkotyk w napoju? Odpowiedź znajdziemy 40 kilometrów dalej, w mieście Columbus. To tu mieszkał John Pemberton, człowiek, który stworzył Coca-Colę. Przekształcony w muzeum ładny domek, to wszystko, co zostało po farmaceucie. A jednak nawet o tym w Coca-Coli wolano by zapomnieć. Kim właściwie był ten farmaceuta? Wymyślał różne napoje. Tu są ich reklamy. Wytwarzał przeróżne mikstury. Ludzie myśleli wtedy, że napoje gazowane są lekarstwem na wszelkie choroby. Dlatego kupowało się je w aptekach. Traktowano je jak lekarstwa. Zatem początkowo Coca-Cola była lekarstwem. Tak, i zawierała kokainę. Miała leczyć wszelkie dolegliwości. Bóle brzucha, głowy, wszystko po trochu. Dlaczego Pemberton zawarł w Coca-Coli kokainę? Uzależnił się od morfiny, którą przyjmował na skutek ran odniesionych w wojnie secesyjnej. Następnie uzależnił się od innych, mniej niebezpiecznych produktów. Uczniowie zwiedzają ten dom. Mówi pani całą prawdę o doktorze Pembertonie? O jego kłopotach z narkotykami, o kokainie? Nie. Otrzymują jedynie podstawowe informacje. Nie mówimy o kokainie. Dostają wyidealizowany obraz kokainy. Przepraszam, Coca-Coli.
Farmaceuta, kokainista, który dodaje narkotyk do swojego napoju? Taki fakt kładzie się cieniem na cudownym świecie Coca-Coli. Czerwono-biała marka nie zmieniła nazwy od swoich początków. Ale czy do dzisiaj zawiera w sobie liście koki? W Nowym Jorku działa jeden z niewielu Amerykanów, którzy odważyli się przeciwstawić najpotężniejszej marce świata. Ray Rogers jest założycielem grupy Zabójcza Cola. Od 10 lat odsłania, jak ją nazywa, ukrytą twarz coli. Ramon, wywalili cię, kazali szukać sobie nowej pracy. Luis, a tobie co się przytrafiło? Przy stole zebrało się 15 pracowników lub byłych pracowników Coca-Coli. Wnieśli pozew z tytułu prześladowania w miejscu pracy i dyskryminacji rasowej. Produkują napoje dla milionów Amerykanów. Nie znają receptury, jedynie mieszają z wodą koncentrat coli. Potem napełniają butelki. Widzieliście już liście koki? Słyszeliśmy o nich. Nigdy jednak nie pozwalają nam zobaczyć produkcji. Koncentrat wytwarzają gdzie indziej. Ale to i owo słyszeliśmy. Czy stosuje się produkty niebezpieczne? Bez wątpienia. Koncentrat przywożą nam w wielkich bekach. Są zbrojone siatką. Mają nalepkę z ostrzeżeniem, że to płyn niebezpieczny. Widziałem, jak jedna się otworzyła. Ten płyn dosłownie wyżarł farbę z podłogi. Wypalił w podłodze plamę. To jakieś żrące cholerstwo. Nawet sprzątaczom nie wolno go było dotykać. Przecież to właściwie cukier i naturalne aromaty. O nie. Chciałbym, żeby tak było. Ale tak nie jest. Nie chcą, żebyśmy wiedzieli, co jest w środku. Nie rozumiem, jak rząd może pozwalać na sprzedaż produktu, którego przepis jest tajemnicą. Przecież piją go nasze dzieci. W trakcie spotkania Ray Rogers znalazł parę niewygodnych dla Coca-Coli informacji. Zostawiamy za sobą uroczy Nowy Jork. Przed nami jeden z portów New Jersey. Ray twierdzi, że właśnie tu odbywa się odbiór ulubionego składnika farmaceuty Pembertona. Robi wrażenie, co? Tutaj odbierają liście koki importowane z Boliwii i Peru. Właśnie stąd? Tak. Są tylko dwa przypadki, w których dozwolony jest import koki do USA. Pierwszy do sporządzania lekarstw. Drugi dla Coca-Coli. Koncern stosuje je w niektórych napojach. Z tego co wiem, tylko w ten sposób można legalnie wwieźć kokę z Boliwii i z Peru. A zatem w USA, poza laboratoriami chemicznymi, tylko Coca-Cola ma prawo importować liście koki. Tak, oni tego nie przyznają, ale wciąż stosują kokę w niektórych napojach. Zastanówmy się, do czego im ona? Dlaczego jest taka ważna? I dlaczego nie chcą się przyznać? Na etykiecie ten składnik nigdy nie jest wspominany. Nie piszą o nim. Moim zdaniem, skoro ukrywają przepis i mówią o tajnej recepturze, to właśnie z powodu koki. Nie chcą uchylić rąbka tajemnicy. Nikt nie powinien się dowiedzieć. A zatem najlepiej rozpoznawalny napój świata miałby zawierać wyciąg z liści koki. Zdaniem Raya Rogersa liście nadają napojowi jedynie aromat, dobrze znaną goryczkę. Żeby pozbawić je kokainy, gigant z Atlanty korzysta z pomocy specjalistów, Stepan Company.
Dzwoniłam kilkakrotnie bez skutku. Chciałam się dowiedzieć, czy to państwo zajmują się przeróbką liści koki. Spytam, czy ktoś pani odpowie. Nie mamy prawa rozmawiać o naszych klientach. Więc nikt nie odpowie mi, czy importujecie z Peru liście koki? Nie rozmawiamy o klientach. Nie mogę pani pomóc. Jest dyrektor? Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia. Nie ma sposobu? Mam chyba prawo wiedzieć. Dziękuję. Do widzenia. Jak widać, nie tylko Coca-Cola rozsmakowuje się w tajemnicach. Przepraszam, dowiózł pan liście koki do zakładu? Jedzie pan do Coca-Coli? Ja nie, ale mój towar tak. Bo co? Stepan przetwarza kokę, prawda? Nie wiem, co robią. A co pan wiezie? Pojemniki z płynem. Jakim? Wiem tylko, że jadą do Coca-Coli. To chyba jakiś koncentrat, nie wiem. Nie wie pan, co pan wiezie? Płyn spożywczy. Chcę wiedzieć, co pije. Próbuję poznać składniki. Nie mówią nam. Tak, to tajemnica. Jasne, jak wszędzie. A zatem Stepan dostarcza Coca-Coli tajemniczy płyn. Ale czy on ma jakiś związek z liśćmi koki? Mieszka pan tutaj? Tu, obok. Zna pan zakłady Stepan? Tak. Wie pan, co tam robią? Kiedyś tam pracowałem. Wytwarzali kokainę. Kokainę? Jakieś 15 lat temu. Wtedy robili kokainę. Tak mi mówiono. A co robią teraz? Nie pracuję tam. Coca-Cola wciąż stosuje kokę. No jasne. Podobno tu się ją przetwarza. Możliwe, skoro produkują kokainę dla laboratoriów farmaceutycznych. Stepan nie chce przyznać, że z ich zakładu wyjeżdżają ciężarówki, które jadą do Coca-Coli. W słynnym napoju nie ma już kokainy, ale czy wciąż zawiera kokę? Po co światowy lider sprzedaży napojów gazowanych miałby ukrywać ten składnik? Po 2 miesiącach dopraszania się o rozmowę, 12 telefonach i 21 mailach, siedziba główna firmy udzieliła nam tej samej odpowiedzi, co francuska filia. Amanda, przepraszam. Nie słyszałam pani przez komórkę. Chciałam tylko powiedzieć, że nie doczeka się pani wywiadu z nikim z amerykańskiej siedziby. A zatem nie będę mogła porozmawiać z nikim z państwa firmy? Właśnie tak. Rozumiem. Dziękuję za chęć pomocy. Coca-Cola jest najlepiej sprzedającym się napojem na świecie, ale pijący nie mają prawa wiedzieć, co piją. W kierunku firmy jednak pada w USA coraz więcej oskarżeń. I to nie z powodu tajnego przepisu, ale składnika, który znają wszyscy. Nie zjedlibyście 16 saszetek cukru. Po co więc je wypijać? Pół litra napoju zawiera 16 saszetek cukru. Na drugim krańcu kraju jest stan, który wypowiedział koli wojny. W Kalifornii, w miejscach publicznych i w szkołach sprzedaż napojów zawierających cukier jest zabroniona. Ale też 40% Kalifornijczyków cierpi na nadwagę lub otyłość. Nie tak łatwo jednak zmienić amerykański styl życia. Brygady antynapojowe muszą walczyć z wojenną machiną firm takich jak Coca-Cola, które wydają miliardy na reklamę. Proszę. Harold Goldstein jest liderem w walce z napojami. Według niego do wygranej jest jeszcze daleko, ponieważ druga strona rzuciła do walki wszystkie środki, żeby Amerykanie pili jeszcze więcej napojów gazowanych. Poproszę dużą kolę.
Proszę spojrzeć na wielkość kubka wody, który zamówiłem. A oto moja woda. Malutka. Zamówienie 24. I mogę sobie dolać? Ile tylko razy pani zechce. W tym właśnie tkwi wielki problem. Czyli mogę sobie dolewać. Proszę nalewać dowoli, a jeśli będzie za mało, wróci pani i sobie doleje. Zbilansowane śniadanko. Ma pani wystarczająco dużo kalorii? To pół litra? Nawet więcej, 65 setnych litra. Amerykanin spożywa średnio 170 litrów napojów gazowanych rocznie. Litrów to 20 kg cukru. Mój syn ważył tyle w wieku 5 lat. Zatem Amerykanin wypija rocznie odpowiednik 5-letniego dziecka. To tsunami słodkich napojów. A jaki mają interes w zwiększaniu rozmiarów napojów? Są tanie, cena się nie zmienia. Po co zwiększają pojemność? Każdy ruch z ich strony ma na celu zwiększenie sprzedaży. Kto dziś wypije dużo, jutro prawdopodobnie wypije jeszcze więcej. Może więc opłaca się kupić litr napoju w restauracji, ale w supermarkecie zapłaci pani za niego o wiele więcej. Jedyny ich cel to wciąż więcej zarabiać. Taka praca normalna. Ale to pierwsze pokolenie dzieci w USA, które może żyć krócej niż rodzice. Musimy znaleźć sposób, żeby przeciwstawić się napojom. Zależy od tego życie naszych dzieci. 50 lat temu wypijaliśmy 4 szklanki coli. Rocznie. Dziś słodkie napoje powoli wypierają wodę i mleko. Napoje powoli stają się pierwszym źródłem cukru i kalorii w amerykańskiej diecie. Jakiś czas temu czołowy specjalista do spraw chorób związanych z otyłością zaalarmował światową opinię publiczną. Zdaniem doktora Lustiga, cukier zawarty w napojach jest po prostu trucizną. Może mi pan pokazać, ile cukru znajduje się w tej puszce? Ta puszka zawiera 39 gramów cukru. Łyżeczka to 4 gramy. A więc w sumie zawiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Oto cukier zawarty w tej puszce. A zatem po wypiciu tej coli mam w sobie tę ilość cukru. Otóż to samo. Ludzie nie potrafią przestać spożywać tych napojów dlatego, że cukier wywiera wpływ na konkretny rejon mózgu. Trudno jest to powstrzymać. Dlatego tyle dzieci i dorosłych jest uzależnionych od cukru. Cukier oddziałuje na ośrodek nagrody. Ten sam, na który działają nikotyna, kokaina, amfetamina, heroina, morfina. Mechanizm jest taki sam. Stale rośnie uczucie potrzeby. Problem w tym, że im więcej cukru pani spożywa, tym częściej włącza się neuroprzekaźnik w mózgu, dopamina. A system dla uzyskania kolejny raz tego samego efektu będzie potrzebował coraz większych dawek. Zjawisko to nazywamy tolerancją. Po odstawieniu pojawią się objawy fizyczne. Połączenie tych zjawisk sprawia, że się uzależniamy. Dziś już wiemy, że cukier wywołuje dokładnie ten sam efekt, co narkotyki. Oczywiście w mniejszym stopniu. Widuję bardzo małe dzieci pijące kolę. Jaki to ma wpływ na ich zdrowie?
straszny. To dramat, z którym stykamy się codziennie. W klinikach leczenia otyłości widzimy dzieciaki, które mają taki sam poziom lipidów co 65-latkowie. Na choroby, które zawsze uważaliśmy za związane z wiekiem, teraz chorują 8-10-latki. To dramat. Cukrzyca typu drugiego ściśle związana jest ze spożyciem cukru. Pracujemy nad tym. Przebija z pana złość na przemysł. Leczę otyłe dzieci. Dzieci, które umrą młodo. Stracą 20-30 lat życia. I będą kosztowały ten kraj 192 miliardy dolarów z powodu obniżenia produkcyjności. W 2024 roku nie będzie ubezpieczeń chorobowych. System ubezpieczeń zbankrutuje. Mam powody się złościć. Moją rolą jest leczyć ludzi, a nie mogę ich leczyć, skoro przemysł spożywczy ich niszczy. Tak, jestem zły. Ile lat życia straci pani, paląc dwie paczki papierosów dziennie? Jakieś 20. Mniej więcej tyle samo straci pani, pijąc dwie puszki napoju dziennie. Jedna kola, żaden problem. 10 tysięcy coli, umrze pani. Żeby przekazać tę wiadomość młodzieży, Kalifornia mnoży kampanie reklamowe, czasem szokujące. Oto wasze napoje i wasza otyłość, wasze choroby serca i wasz udar mózgu. Chwileczkę, zapomnieliście cukrzycy. W obliczu milczenia ze strony Coca-Coli chcieliśmy poznać punkt widzenia przemysłu napojów gazowanych. W Sacramento spotkaliśmy się z ich rzecznikiem, adwokatem broniącym interesów sprzedawców napojów. W ciągu 30 lat podwoiło się spożycie napojów. Rozmiar kubków się potroił. Pana zdaniem nie ma żadnego związku między otyłością i spożyciem napojów? Moim zdaniem fakt, że wypije pani napój, nie oznacza, że będzie pani jadła bez opamiętania. Albo że będzie pani piła go litrami. Doskonale wie pani, że jest kaloryczny i że musi pani odżywiać się racjonalnie. Nie zachęcamy ludzi do nadmiernego spożycia cukru czy innych produktów. Nie zachęcamy ich do nadużywania naszych produktów. Naszym zdaniem picie napojów gazowanych z umiarem nie szkodzi organizmowi. Czyli ludzie, którzy leczą się w tej chwili w szpitalach z powodu otyłości albo cukrzycy, to ludzie, którzy wystarczająco nie uważali. Nie spożywali z umiarem Coca-Coli czy też innych napojów? Czy czujemy się odpowiedzialni? Owszem, poczuwamy się do odpowiedzialności za nasze produkty i za stworzenie całej ich gamy. Ale nie musimy chyba czuć się odpowiedzialni za przypadki otyłości. Nie zgadzam się. Tu jest 10 łyżeczek cukru na puszkę. Nadal uważa pan, że to zdrowe? Pytam pana o zdanie. Moim zdaniem codziennie stajemy przed różnymi wyborami. Jedni piją kawę z mlekiem, ze śmietanką, z cukrem. Robią to kilka razy na dzień. To tyle samo cukru. To kwestia świadomości. Przemysł robi wszystko, co może, żeby informować ludzi. To najlepsza odpowiedź. Czy uważam, że Coca-Cola jest zła? Nie, nie uważam. Jeśli cukier pani nie odpowiada, istnieją napoje bez cukru. Rozwiązaniem są napoje light. Nie zawierają cukru, więc problem znika. Słodziki to nasz wspólny dylemat. Mój również. Chciałbym wiedzieć, czy to rozwiązuje kwestię. Kłopot w tym, że nasza wiedza na ich temat jest zerowa. Nie wiadomo, w jaki sposób aspartam działa na pani system energetyczny, ani na metabolizm. Nie wiemy nic.
Nie mamy żadnych danych i dopóki ich nie zyskamy, nie potrafię pani nic powiedzieć. Jestem naukowcem. Jak mogę twierdzić, że napoje light rozwiązują problem? Nie mamy pojęcia, jak działają słodziki. Na razie są jedną wielką tajemnicą. Z grubsza wygląda to tak. Albo pijemy cukier, wiedząc, że w większych dawkach jest niebezpieczny, albo pijemy napoje light, nie wiedząc nic. W obu przypadkach w grę wchodzi składnik, przed którym nie da się uciec. E150D, bardziej znany jako karmel. To on odpowiada za charakterystyczną barwę coli. W Kalifornii to bardzo kontrowersyjny barwnik. W tym amerykańskim stanie Coca-Cola i Pepsi musiały nawet zmodyfikować swoje receptury. Naukowiec, który wzniecił nową burzę, umówił się ze mną w tym barze. 5 lat temu dowiedziono, że karmel przemysłowy zawiera substancje rakotwórcze. Grzech wytwórców tego barwnika polega na tym, że do cukru dodają amoniak i siarczyny i mieszają go pod wysokim ciśnieniem. Stąd bierze się kolor barwnika. Tworzą się również nowe związki. Jeden z nich znany jest jako 4-MEI, 4-metyloimidazol. Ostatnie badania wykazały, że ten składnik wywołuje u zwierząt raka. Najprawdopodobniej również u ludzi. Prawodawcy stanu Kalifornia nakazali wytwórcom napojów umieszczać na opakowaniach ostrzeżenia o tym składniku. Jakiego typu raka wywołuje ten barwnik? Najpewniej białaczkę. Kilka tygodni wcześniej poprosiliśmy Mike'a o przeanalizowanie coli kupionej we Francji, bowiem receptura wyraźnie różni się w zależności od kraju. Czy to znaczy, że poziom E150D we francuskiej puszce coli jest wyższy? Kalifornijski limit to 29 mikrogramów na puszkę. Francuska puszka zawiera 79 mikrogramów, a zatem dwa razy więcej niż zezwala kalifornijskie prawo. A dwie puszki Coli Light prawie trzykrotnie przekraczają ten limit. Możliwe, że Kalifornia wymoże ostrzeżenie na puszce. Uważa się, że ten produkt może wywoływać raka u zwierząt. To nie najlepsza reklama. Na razie tylko Kalifornia walczy z tym barwnikiem. W Europie władze sanitarne jakby nie widziały problemu. Na kontynencie amerykańskim Coca-Cola budzi coraz więcej kontrowersji. Winny jest inny składnik i to nie byle jaki, bo podstawowy – woda. Do wytworzenia 1 litra Coca-Coli potrzeba 3 litrów wody. San Cristobal w stanie Chiapas wody jest pod dostatkiem. To meksykański rezerwuar, raj na ziemi dla producentów napojów. Nie przez przypadek w latach 80. Amerykanie postanowili zbudować tu zakład. Coca-Cola zbudowała fabrykę, żeby czerpać stąd wodę. Czerpią ją bezpośrednio z warstw gruntowych. Zbierają się tu wody z wulkanu Huitepec i Sontegüitz. To właśnie tu, tuż pod powierzchnią, zbiera się najwięcej wody. Zbudowali zakład w bardzo strategicznym miejscu, bezpośrednio na wodach gruntowych. Wypompowują średnio 750 tysięcy litrów dziennie.
Można to z czymś porównać? Z ilością wody, jaką dziennie dostarcza się do 10 tysięcy mieszkańców. Wyobrażam sobie, że wypompowując z ziemi tyle wody, na pewno słono za nią płacą. Nie. Gospodarka zasobami wodnymi w tej okolicy nie jest zbyt zrównoważona. Nie znamy konkretnych liczb, ale w 2003 roku zapłacili 25 tysięcy euro za cały rok. To śmieszne. 25 tysięcy euro za setki milionów litrów wody. Podstawowy składnik Coca-Coli właściwie nic firmy nie kosztuje. Antonino twierdzi, że to Vicente Fox w 2006 roku prezydent Meksyku otoczył amerykańskiego giganta takimi łaskami. Wcześniej Fox był dyrektorem generalnym meksykańskiej frakcji Coca-Coli. Coca-Cola zużywa coraz więcej wody. Ostatnio region nękają coraz częstsze jej braki. 5 miejscowości korzysta z tej warstwy wód gruntowych. Od czasu zbudowania zakładu, to mówią mi przedstawiciele gminy, poziom wód gruntowych stale się obniża. Pierwsze dotknięte problemem rodziny spotykamy w Ocotal, na zboczach wulkanu tuż ponad zabudowaniami zakładu Coca-Coli. Tomas. Witaj, Tomas. Tomas jest szefem tej małej wspólnoty. Mieszka z 9 innymi osobami. Od kilku lat życie codzienne jest tu koszmarem. Nie ma wody. I tak jest cały czas. Kiedy poziom wód gruntowych się obniża, woda do nas nie dopływa. Jest granica, poniżej której po prostu jej nie ma. I jak sobie z tym radzicie? Nosimy ją wiadrami ze studni. Tutaj ich nie ma. Przynosimy ją do prania, do zmywania, do gotowania. Okresy bez wody się wydłużają. W Ocotal wszyscy są szczęśliwi, kiedy pada. Nabieramy deszczówki i przelewamy. Potem ją przenosimy i pijemy. Nadaje się? Nawadnia nas. Nie chorujecie po niej? Dorośli nie. Dzieci owszem. Bolą je brzuchy, wymiotują, mają rozwolnienie. Ale nie macie wyjścia. Musicie im ją dawać. Nie mamy wyboru, ale przynajmniej nie chce nam się pić. Żyć bez wody w regionie, w którym jest jej pełno? Mieszkańcy Ocotal zażądali od firmy wyjaśnień. Jednak koncern nie widzi związku między wydobyciem wody a jej brakiem w kranach. Jak na ironię, kiedy w wiosce nie ma wody, dzieci piją kolę. Niekończąca się historia. Indianie z Chiapas mają swój paragraf 22. Może dlatego Meksykanie spożywają najwięcej coli na świecie. A w Chiapas bite są rekordy. 3 puszki na mieszkańca dziennie. Kiedy chce się pić, nie ma wielkiego wyboru. Marcos Arana jest lekarzem. Piętnuje wszechobecność Coca-Coli. To plaga, która szkodzi całemu regionowi. Kiedy zaczął pan interesować się Coca-Colą? Do Chiapas ściągnął mnie problem niedożywienia. O naszych zwyczajach żywieniowych decydują 2 pierwsze lata życia. A tu dzieci w tym wieku dostają od matek kolę.
A cukier podawany w tym wieku wywołuje fatalne w skutkach uzależnienie. Czyli co? Kolonizacja Meksyku? Tego terminu użył wysłannik specjalny ONZ. Był pod wrażeniem Coca-Colanizacji Meksyku. Pomoże mi pani? Widząc punkt sprzedaży, proszę kliknąć. Jak zobaczę sklepik, gdzie sprzedają kole? Jeden już jest. Drugi. Cztery. Niewiarygodne tuż obok. Pięć. Tu jeszcze jeden. Jesteśmy w samym środku gór, 2500 metrów nad poziomem morza. Na przestrzeni kilkuset metrów naliczyliśmy 7 sklepików z Coca-Colą. Straszne. Najłatwiej tu znaleźć kolę. Proszę spojrzeć, nazwa miasteczka wkomponowana w butelkę coli. Jak to możliwe? Możliwe i straszne. Tu dwa sklepiki, jeden przy drugim. Ile tam pani ma? 166. Po 42 kilometrach, niewiarygodny. Kraj pomalowany na czerwono-biało. Idealny model ekonomiczny dla Coca-Coli. Nawet w największych dziurach Chiapas koncern wcielił w życie doskonałą strategię finansową. Najlepiej sprzedaje się Coca-Cola? Tak. Sprzedaje jakieś 8 skrzynek. Jeśli jest ruch, to nawet 10. Na miesiąc. A lodówki? Wypożyczone. Dali mi je tylko na czas sprzedaży ich produktów. Czy ma pan prawo trzymać tam produkty innych firm? Nie, tylko napoje Coca-Coli. Wszystko, co jest w środku, pochodzi od nich. Tylko Coca-Cola. Jeśli ktoś ma ochotę na coś zimnego, musi kupić napój Coca-Coli. Właśnie tak. Dziękujemy, do widzenia. Są nawet butelki 3-litrowe. Cena jest w pesos? Litr za 7 pesos, a woda za 8. Litr wody za 8. 3 litry za 24 pesos. A Coca-Cola? 3 litry za 21 pesos. Tańsze niż woda. Tak, właśnie. A tego, co ludzie wydadzą na kole, zabraknie im na zakup podstawowych produktów. Indianie Chiapas nie mogą żyć bez coli. Marka znalazła nawet miejsce w religii. Zastąpiła posz, tradycyjny napój rytualny. Ta modlitwa dotyczy chłopca, który ma gorączkę. Bogom ofiaruje się co najmniej 7 butelek coli. Posz to miejscowy alkohol. Dawniej służył do odegnania złych duchów. To był dar dla bogów w zamian za zdrowie naszego ciała i duszy. Teraz dorzuciliśmy Coca-Colę. To nasze wierzenie. Wierzymy, że zwalcza zło.
Całe Chiapas tak robi. Gwatemala i inne kraje również. To składnik naszej kultury. Coca-Cola odgania złe duchy, bo po jej wypiciu człowiek beka, tak? Otóż to. Wierzymy w to. Cola pojawiła się w naszej wierze jakieś 30-40 lat temu. 70% Meksykanów już cierpi na nadwagę lub otyłość. Według Meksykańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia do roku 2020 to będzie 100%. Wracamy do Atlanty. Dziś jest wielkie święto Coca-Coli. Walne zgromadzenie akcjonariuszy. Nasza ostatnia szansa na wyjaśnienie. Wstęp tylko dla akcjonariuszy. Nabyliśmy więc dwie akcje. Kamery są zabronione, ale z internetu ściągnęliśmy film, który koncern rozpowszechniał wśród akcjonariuszy ze świata. Szanowni Państwo, powitajmy Muttara Kenta. W 2011 roku powiększyliśmy gamę produktów o 4%, a globalną sprzedaż o 8%. Całościowo Coca-Cola, wasza firma, zanotowała przychód w wysokości 47 miliardów dolarów. Im więcej coli ludzie piją, tym większe są zyski. I akcjonariusze się cieszą. Nie uda mi się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, ale chcę dopuścić do głosu jak najwięcej ludzi. Prezes zarządu wybierze 6 przypadkowych akcjonariuszy. Niewiarygodny łód szczęścia, jesteśmy wśród nich. Panie prezesie, mówi Oliwia Mokiejewski. Dzień dobry, przyjechałam tu z Francji. Jest pan jedną z niewielu osób na świecie, które znają skład Coca-Coli. Konsumenci tacy jak ja nie dostali tej szansy i nie wiedzą, co piją. Niewielka liczba informacji na temat składu nasuwa pytanie, co pijemy? Twierdzi pan, że chce uczynić ten świat lepszym. Dlaczego zatem używacie tyle syropu cukrowego? Wszyscy niezależni badacze uznają, że jest niebezpieczny dla zdrowia. Dlaczego stosujecie sztuczny barwnik E150D, skoro istnieje karmel naturalny E150A? Dlaczego czerpiecie tyle wody w Meksyku i Indiach? I na koniec, dlaczego nie przyznacie, że w waszej recepturze nadal figuruje liść koki? Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że pofatygowała się pani aż z Francji, żeby być tu z nami. Z tego miejsca powiem jasno. 3000 naszych produktów są bezpieczne dla zdrowia. Jesteśmy dumni z ich jakości, dumni ze standardów produkcji. Często przewyższają one wymagania stawiane przez normy prawne danego kraju, a może i wszystkich krajów, w których toczy się produkcja. W ciągu 2 minut i 15 sekund Muttara Kent nie odpowiedział właściwie na żadne z pytań. W tym czasie jego koncern upłynnił na świecie dodatkowe 3 miliony napojów. Pod koniec zgromadzenia spotkaliśmy Raya Rogersa, założyciela Killer Coke. Jak co roku przyjechał zadać gigantowi z Atlanty parę niewygodnych pytań i jak co roku nie doczekał się odpowiedzi. Udał się więc do siedziby koncernu w towarzystwie kilkorga bojowników. Chcemy wejść do środka i porozmawiać z kierownictwem. To moje prawo, jestem akcjonariuszem. Żądam spotkania. Z kim? Z kimkolwiek z kierownictwa. Proszę stanąć po drugiej stronie ulicy.
Pan policjant nie pozwoli wam blokować wjazdu. Pan jest akcjonariuszem? Nie. A kim jest ten pan, żeby mi mówić, co mam robić? Najważniejsze, żebyśmy byli obecni na walnym zgromadzeniu. Musimy być widoczni. I żeby sfilmowano dowody, że nawet tu, w Atlancie, dzieją się dziwne rzeczy. A jak pani widzi, oprócz nas stoi tu jeszcze kilkaset oburzonych osób. Domagamy się rozmowy. Jeśli nas aresztują, następnym razem wrócimy większą grupą. I będzie im jeszcze trudniej nas się pozbyć. To przypomina walkę Dawida z Goliatem. Ale przyszły tu setki Dawidów. Coca-Cola to zabójca. Po półrocznym śledztwie odszyfrowaliśmy część tajemniczej receptury. Przede wszystkim odsłoniliśmy inne oblicze świata Coca-Coli. To, którego nie zobaczycie w reklamach. Oblicze skrywane za mitem o tajnej recepturze. To marketingowy chwyt. Pozwala uniknąć odpowiedzi na pytania, które mają prawo sobie stawiać miliardy konsumentów. Wersja polska na zlecenie Kuchni Plus to ja Studios. Tekst Krzysztof Staroń. Czytała Magdalena Michalak.